Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzień dobry, Małgorzata Kozicz, a naszym gościem jest dzisiaj Walerian Romanowski, rekordzista Guinnessa, człowiek, który oswaja żywioły, a ostatnio spędził prawie 2 miesiące na zamarzniętej rzece w Laponii, mieszkając w Wiglo. I o tym między innymi dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ta ostatnia wyprawa, jak wspomniałam, właśnie do Laponii. Jak pan to nazywa i jak pan to określa? To była jakaś ekspedycja, eksperyment kolejny nad możliwościami ludzkiego ciała, czy też jakaś właśnie próba udowodnienia sobie czegoś jeszcze dodatkowo? Znaczy, to chciałbym zaznaczyć, że my od jakiegoś dłuższego czasu już nie udowadniamy sobie czegoś, bo nie mamy takiej potrzeby, a bardziej analizujemy możliwości ludzkiego organizmu. I ten organizm nas ciągle zaskakuje, więc ta ciekawość nasza ciągle jest niezaspokojona i dlatego powstają takie projekty. Projekt, który polegał na tym, że spędzę około 2 miesięcy samotnie na lodzie w takich warunkach zimowych w Laponii, nie korzystając z ciepła, żeby przeanalizować, jak funkcjonuje mój organizm i jakie będą też efekty na ten organizm. Ponieważ do tego projektu zaprosiliśmy Akademię Wychowania Fizycznego z Krakowa, więc zrobiłem dokładne badanie składowych krwi swojego ciała przed wyprawą i dzisiaj właśnie zrobiłem kolejne badanie i zobaczymy, jakie zmiany zaszły w organizmie i później te zmiany będziemy rozkładać jakby na czynniki pierwsze, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje organizm. A mówi pan, że warunki zimowe, no ale takie jak dla nas, przyzwyczajonych ostatnio do umiarkowanych temperatur, to na pewno warunki już takie dosyć ekstremalnie zimowe. I właśnie, że bez dodatkowych źródeł ciepła, jak to wszystko wyglądało krok po kroku? Przyjechał pan tam na miejsce i musiał sam sobie zbudować też siedzibę, ten cały dom, gdzie będzie mieszkał, tak? Projekt polegał na tym, że zostałem wyrzucony na lód. Rzeki, które od miejscowości Rovaniemi idą w kierunku północnym, tam się spotyka kilka rzek. Jak ja przyjechałem, to lód jeszcze był stosunkowo cienki, więc jak byłem pierwszy mieszkaniec na tym lodzie, bo grubość lodu wynosiła dosłownie około 4-5 cm i nie było praktycznie śniegu na lodzie, później z czasem to zaczęło się zmieniać. Było takie założenie, żeby spać na lodzie pod otwartym niebem, pod gwiazdami, ale po pierwszej nocy się okazało, że jest to niemożliwe, ponieważ w Laponii codziennie pada śnieg, a jak śnieg pada na śpiwór, przez śpiwór przechodzi ciepło, które ja wytwarzam i śpiwór za chwilę się robi mokry i dlatego zmieniłem jakby strategię. Przeprowadziłem się na początku na wysepkę i zrobiłem taką narzutę nad sobą, żeby nie mieć kontaktu ze śniegiem. Później z czasem to się zmieniło, ponieważ lód był już coraz grubszy, zbudowałem iglo i zamieszkałem w iglo już do końca projektu. Jak ta codzienność wyglądała? Co pan, nie wiem, jadł, jak przygotowywał sobie posiłki? No i zresztą też co można robić przez cały dzień i przez kolejnych 50 dni z kolei? No właśnie w takim miejscu, gdzie no, takich typowych zapewne bodźców i rozrywek, powiedzmy, naszego świata, który nas na co dzień otacza, brakuje. No może nie ma tych rozrywek, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, aczkolwiek są inne rozrywki, które mamy w przyrodzie i które praktycznie są nieosiągalne dla przeciętnego człowieka, więc na pewno się nie nudziłem, ale zawsze nieraz tak dowcipkuję, jak ktoś mnie pyta, czy się nie nudza, to jest taki długi czas, więc mówię, inteligentna osoba nie powinna się nudzić sama sobą, więc to takie jakby odniesienie. Aczkolwiek to taki zwrot ma wielkie znaczenie, bo trzeba pamiętać, że w grudniu mój dzień trwał tylko 3 godziny. Słońce widziałem dosłownie kilka razy w ciągu 2 miesięcy i dlatego trzeba umiejętnie zagospodarować swój umysł, nie pozwolić, żeby ten umysł zaczął żyć swoim życiem, bo trzeba pamiętać, że ciemności i tą sytuację, w której byłem, to znaczy ciągle zimno, ciągle mroźnie, jedzenie zamrożone, brak ogniska, wodę piłem z rzeki, więc to były trudne warunki dla psychiki, dla zdrowia jakby psychicznego. I dlatego codziennie morsowałem, to morsowanie może trochę inaczej wyglądało, bo ono było dynamiczne, i zaobserwowałem pewną zależność, że przy kontakcie z lodowatą wodą zachodzi w pewnym sensie reset umysłu, dlatego że organizm w tym środowisku, jak wchodzi jeszcze dodatkowo do lodowatej wody, odbiera to jako zagrożenie. I nasz organizm i umysł się skupia, żeby pozwolić nam wytrwać i te problemy i te niewygody idą na drugi plan.
Później po takim morsowaniu się czułam bardzo dobrze i z tego też będą wyciągnięte kolejne jakieś tam wnioski w naszych projektach, jak morsowanie wpływa na zdrowie psychiczne. Jak wygląda mój dzień? Z 24 godzin z doby połowa czasu spędzałam w śpiworze, to wtedy mogłam być bez ruchu, ponieważ śpiwór wygrzewałam swoim ciałem. Jak byłam poza śpiworem, to musiałam być ciągle w ruchu. Na początku jeździłam rowerem po rzekach, ponieważ śniegu nie było zbyt dużo. Jak spadło więcej śniegu, to maszerowałam po rzekach, robiąc około 20 km codziennie. Później miejscowa społeczność, to znaczy Rosjanie, którzy tam mieszkali, przyniesie mi narty, więc ostatnie dwa tygodnie spędziłam podróżując na nartach po rzekach. Więc okolica dookoła została przeze mnie zwiedzona w zasięgu może 20 km. Może jako ciekawostka przedstawię, co jadłam w tym czasie. Z rana to były posiłki tłuszczowo-mięsne po przebudzeniu, masło. Później przed wyprawą, bo po śniadaniu maszerowałem w różne zakątki rzeki i Laponii, brałem ze sobą garść suszonych owoców, garść orzechów i to wystarczało mi na 5-7 godzin. Jak przychodziłem, to wtedy spożywałem pyłek pszczeli, pierzgę pszczelą, żeby uzupełnić organizm mikroelementy, a przed spaniem spożywałem miód pszczeli, których miałam chyba 7 gatunków różnych, żeby to się nie nudziło. I pomimo, że odżywiałam się w ten sposób, można powiedzieć nawet zdrowo i kalorycznie, schudłam około 10 kg, ponieważ tak funkcjonuje organizm w tych warunkach trudnych, bo organizm musi być ciągle na wysokich obrotach, więc on spala sam siebie. Więc tak nieraz żartuję, że to jest dobra metoda na zrzucenie zbędnej masy ciała. W takich warunkach, czy realnie Pan odczuwa to zimno, ten dyskomfort, czy już potrafi się Pan tak właśnie zaprogramować, że na czas tej wyprawy no, po prostu korzysta z jakichś innych resursów organizmu i jakoś nie jest to tak dotkliwe odczuwanie, jak byłoby dla człowieka, który tam się wybiera no, bez przygotowania, powiedzmy? Wiadomo, że nie wyobrażam, żeby ktoś pojechał bez przygotowania i spróbował wytrwać, bo to jest nierealne. Za nami mamy szereg różnych projektów i pewne składowe z tego projektu są już przerobione przez nas. To znaczy spania w mrozie, w temperaturach minus 50 czy nawet niższych, bo byliśmy na wyprawach, jedzenie zamrożonych produktów, radzenie sobie z czasem, bo ponieważ byłam 50 dni, więc to długi czas, więc sobie trzeba poradzić. Nie zastanawiać się na tym, że jak ja wytrwam tak przez taki czas, więc trzeba się skupić jakby na innych kwestiach, a szczególnie na tym dniu, w którym jesteśmy. Organizm dosyć szybko się zaadaptował, przyjechałem w pierwszym dniu, wiedział, co ma robić i czy mi było zimno. Po prostu ja wiem, co mam zrobić, żeby nie było zimno, żeby mieć ten komfort, powiedzmy, względny, aby nie marznąć. Więc to jest odpowiedni ubiór, ruch fizyczny, i sobie z tym radzę, więc nie mam z tym żadnego problemu. Co mnie ucieszyło, to, że przez cały projekt miałem kontrolę nad sobą i nad tym, co robię, więc nie było takiej sytuacji, że coś się wymknęło. Nawet jak wpadłem w pewnym momencie do rzeki, bo się załamał lód, a byłem od swojego siedliska 8 km, a mróz sięgał nawet minus 20 stopni, więc wiedziałem, jak poradzić, jak dotrwać, żeby noga nie zamarzła, żeby nie przyjść do miejsca i mieć odmrożenie. Rozumiem, że to jest jednak, to są lata oczywiście zbierania doświadczeń i też różnych badań i pracy nad sobą i tak dalej. No ale tak w skrócie, na czym polega właśnie to przygotowanie psychiczne? No bo można powiedzieć, że skupmy się na czymś innym, a nastawmy się odpowiednio, ale też mózg ludzki chyba tak działa, że jeśli mu powie, że nie myśl teraz o różowym słoniu, to będzie myślał o różowym słoniu. Jaka jest ta praca ze swoją psychiką i ze swoim tym nastawieniem, którą Pan robi jeszcze przed podejściem do swoich tych wszystkich projektów, żeby później to się udało? Znaczy, no ta psychika ludzka naprawdę jest ciekawa i ona coraz bardziej nas fascynuje, bo my nieraz mówimy, że to głowa decyduje, co może wykonać ciało. To nie jest takie proste. Nieraz, no jak Pani powiedziała, że nie da się albo trudno jest zmusić swój umysł do pewnych jakby działań, bo on ma swoje jakby ścieżki, ale trzeba ku temu dążyć. Więc trzeba zrozumieć, dlaczego nasz umysł tak się zachowuje, a nie inaczej. Wystarczy, że wychodzi wszystko spod kontroli, zaczynamy się stresować. Jak zaczynamy się stresować, to umysł się czuje niepewnie i zagrożony, wtedy popełniamy błędy,
A zaczynamy się stresować, dlatego że tracimy kontrolę nad tym, co robimy. Jak jest problem i wiemy go, jak rozwiązać, to nie ma stresu i jest spokój i nie ma problemu. I dlatego są potrzebne te projekty, żeby upracować pewne jakby strategie działania. To znaczy, jak jest zimno, to trzeba wiedzieć, co mamy zrobić. Jak wpadniemy do rzeki, to musimy wiedzieć, co mamy zrobić. Jak ja wpadłem do rzeki, to nie było paniki, po prostu nawet taka ciekawość, bo muszę też sobie poradzić, nie? Wiedziałem, co mam zrobić i sobie poradziłem. Jak wychodzimy z tych sytuacji trudnych, to nasz umysł ma taki komfort psychiczny, bo on nam ufa, on nie panikuje niepotrzebnie. Wiadomo, że na to potrzeba wiele lat współpracy z samym sobą i jakby ze swoim umysłem. Kiedy już pan wraca do swojej takiej codzienności, do tych normalnych, powiedzmy, warunków, czy jest wtedy inaczej z tym odczuwaniem? Na przykład wychodzi pan w mroźny dzień na dwór i myśli, no dzisiaj jest zimno, muszę na przykład, nie wiem, no czyli tak jak zwykły człowiek, albo tam nie chcę wejść pod lodowaty prysznic, albo coś takiego. Czy już ma pan tak te wszystkie, nie wiem, bodźce czy refleksy wyćwiczone, że inaczej już pan odczuwa to wszystko niż... To może nie jest tak, bo niektórzy myślą, że śpię na śniegu, na lodowym łóżku i tylko mi jest gorąco. To nie jest tak do końca. Aczkolwiek pojęcie zimna to jest pojęcie względne. Bo co znaczy zimno? Na dworze może być plus 5 stopni, naprawdę może być zimno. Ale jak my na przykład wychodzimy z komory, tam gdzie jest minus 150 i wychodzimy do komory, gdzie jest minus 50, to tam naprawdę jest ciepło. Dlatego to pojęcie zimne jest takie względne, wszystko zależy od sytuacji i od strefy, z której wychodzimy i do której wchodzimy. Po prostu my wiemy, jak obcować zimnem. Wiemy, jak zimno działa na nasz organizm. Rozumiemy, dlaczego on tak reaguje, a nie inaczej. Jesteśmy w stanie mu pomóc w odpowiedni sposób, a nie zaszkodzić. No bo nieraz jest tak, że człowiek ma jakiś tam problem związany z obcowaniem zimnym, zamiast sobie pomagać i zamiast akceptować i rozumieć te sygnały organizmu, robi na przekór, ponieważ nie rozumie. Wtedy mamy takie sytuacje, że człowiek wpada w hipotermię, traci kontrolę nad tym, co robi. No u nas jest trochę inaczej. Po prostu rozumiemy, jak działa na ludzki organizm zimno, wiemy, jak mamy zadziałać, powiedzmy, mamy kontrolę nad tym działaniem zimna na ludzki organizm. Po prostu rozumiemy te procesy, które zachodzą. W ostatnim sezonie jesienno-zimowym morsowanie stało się modne. W Polsce i na Litwie bardzo dużo osób tego próbuje. Po raz pierwszy w życiu, niektóre przy tym zostają na dłużej. Co pan sądzi o takim trendzie? Czy to jest rzeczywiście zajęcie dla każdego? Czy jednak należałoby do tego podchodzić jakoś ostrożnie i właśnie też z odpowiednim przygotowaniem? Wiadomo, że każda aktywność człowieka jest skazana, czy to uprawianie sportu, czy morsowanie. No tylko trzeba mieć taką świadomość, że trzeba to robić rozsądnie, aby sobie nie zrobić krzywdy, bo może być tak, że zamiast pomóc sobie zaszkodzimy. Na przykład nie chodzi tylko o morsowanie, takie bieganie, jak ktoś nigdy nie biegał, siedzi cały dzień przy komputerach, a później sobie uświadamia, że musi się zrobić maraton albo półmaraton, albo jeszcze jakiś dłuższy dystans. I po takich zawodach zniechęcić się do tego sportu, zrobić sobie krzywdy, nabawić się kontuzję. I dlatego w swoich projektach mamy taką podstawową zasadę, żeby nie szkodzić sobie, żeby nie odmrozić palców, bo to jest zbyt prosto wyjechać do Jakucy czy wejść do komory, gdzie mamy minus 150 i wyjść bez palców. To jest bardzo proste. Naprawdę nie trzeba wielkiej szkoły, ale dużo trudniej, żeby sobie nie zaszkodzić. I dlatego jak ktoś zaczyna, no musi się zapoznać, jak działa na nas zimno, wiedzieć, jakie są nasze granice, kiedy z tej wody wyjść, co oznaczają pewne sygnały organizmu, bo organizm nasz jest bardzo mądry i on na bieżąco nam sygnalizuje, że jest pewien problem i on jakby woli o pomoc. Pomóż mi, bo mam problem, nie radzę sobie i wtedy trzeba to zrozumieć, odpowiednio czytać i odpowiednio zareagować. No ja nieraz mówię, jak komuś zimno w ręce czy w stopy, albo marznie nos, jak ktoś jest na dworze, to znaczy organizm mówi, że jest problem, a nie problem nie polega na tym, że mamy słabe rękawiczki albo słabe nieraz buty, po prostu problem jest gdzie indziej. Nieraz wystarczy założyć czapkę i nam będzie ciepło w ręce, no bo tak to funkcjonuje. I dlatego te wszelkie sygnały trzeba zrozumieć. Wiadomo, że coraz więcej osób morsuje. My zdajemy z tego sprawę, że ta wiedza na temat morsowania jest niewystarczająca, czy to morsowanie, czy obcowanie zimnym
zimnym, bo to są różne aktywności na zimnie. I dlatego nawiązałem już przez jakiś czas współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dzisiaj byłem po spotkaniu, więc postanowiliśmy wydać książkę. Książka, która przedstawi, w jaki sposób należy obcować bezpiecznie zimnym, czy to poprzez morsowanie, czy poprzez wspinanie w góry. Ta książka będzie oparta na naszych projektach zrealizowanych już i również na badaniach naukowych. To nie wystarczy, że ja sobie napiszę, że trzeba robić tak i tak, ponieważ mi tak się wydaje. Dlatego pewne przemyślenia będą przedstawione, opierając się na nauce, na tych informacjach, które są już wiadome i dostępne. I z takich źródeł trzeba korzystać, no bo jak ja wróciłem teraz z Japonii, zobaczyłem, że w Polsce jest boom na temat morsowania. Mamy szereg audycji, artykułów na temat morsowania. Jak ja czytam te artykuły, to widzę, że to połowa się nie nadaje do niczego. Że to są przekazywane jakby niewłaściwe informacje, pewne mity i człowiek nieraz zamiast czegoś się nauczyć, no otrzymuje informacje, które są nieścisłe albo nieprawdziwe nawet. Osoby, które obserwują Pana różne projekty, które odbywają się już od kilku lat, mogą mieć wrażenie, że jest Pan człowiekiem, dla którego no, nie ma rzeczy niemożliwych, o ogromnej determinacji, takiej sile woli zapewne. Czy jest coś, czego się Pan boi lub obawia? To mi się wydaje, że nazwa to w ten sposób, że problem tkwi gdzie indziej. Nie to, że ja robię rzeczy jakieś nadzwyczajne, ale gdybyśmy teraz wrócili na przykład 500 lat do tyłu, to moje funkcjonowanie teraz na przykład w tej wyprawie było takie same, jak funkcjonowali ludzie kilkaset lat temu, czy to 500, czy 1000 lat i dla nich to było zajęcie codzienne. A teraz jak ja realizuję takie projekty, to każdy to podziwia i uważa, że jestem nad człowiekiem. To pokazuje, że człowiek współczesny po prostu funkcjonuje całkiem w inny sposób. Ja robię to, na co stać naszemu ciału, więc to nie są rzeczy trudne, no z warunkiem, że znowu rozumiemy, jak to ciało funkcjonuje, co nam sygnalizuje, umiemy odpowiednio zareagować, zadziałać i pomóc. Więc uważam, że to rzeczy nie są nadzwyczajne, to są rzeczy dla nas już teraz standardowe i my to pokazujemy innym osobom, że nas stać na dużo więcej. Tylko nie zawsze nam się chce. Nie zawsze nam się chce wyjść, jak nie ktoś mówi, z tej strefy komfortu. Mamy takie efekty, a nie inne. W domach mamy całe apteki. Wystarczy, że wyjdziemy gdzieś, niewłaściwe ubranie nas trochę przywie i chorujemy. No czego my nie odczuwajemy, jako ja i osoby z mojego zespołu, albo osoby zimnolubnie morsujące. Po prostu ta jakość życia u nas trochę jest inna. Cóż, to dziękuję Panu bardzo za rozmowę i... Cóż, kolejnych ciekawych projektów, które będą dla wielu osób inspiracją, żeby się ruszyć i jednak z tej swojej strefy komfortu wyjść. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, do usłyszenia. A naszym gościem był Walerian Romanowski, rekordzista Guinnessa i człowiek, który oswoił mróz. We współpracy z Biurem Nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie